Na Wrocławian i przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Można było obejrzeć tramwaje, te nowe i zabytkowe, a także autobusy. W tym roku obchodzimy 70-lecie MPK, a także 113. rocznicę komunikacji miejskiej we Wrocławiu. No, można powiedzieć, że dzisiaj około kilku tysięcy ludzi przewinęło się przez naszą zajezdnię, przez nasze trzy właściwie zajezdnie, bo w trzech miejscach jednocześnie otwieramy się dla naszych pasażerów, dla wrocławian. To jest takie wyjątkowe nasze święto, od kilku lat już obchodzone. Polega ono na tym, że otwieramy swoje podwoje, takie miejsca, które codziennie dla pasażerów są zamknięte, czyli zajezdnie autobusowe i tramwajowe, i pokazujemy, jak nasza praca wygląda od kuchni. Fajnie jest zobaczyć od środka, jak wygląda zajezdnia, tramwaje. Dla dzieci jest fajną atrakcją jest ten tramwaj, którego mogą sobie wsiąść i poprzyciskać różne przyciski, pokręcić sobie wajchą. To jest fajne. W czym siedziałeś? W autobusie. W tramwaju. I w straży. I w straży pożarnej. I w policji. I policji. We wszystkim, tak? We wszystkim. Jechałem już tramwajem tu i podoba mi się, fajnie trzęsło. Udało mi się zobaczyć taki symulator, że możesz jeździć jak po prawdziwych ulicach w autobusie, i jeszcze taki stary tramwaj, i można było wsiąść do środka i prawie tak samo jak tutaj można było różne przyciski naciskać. Miłośnicy komunikacji miejskiej wyruszyli także na wycieczkę po zajezdni Dąbie czy dawnej zajezdni przy ulicy Legnickiej, gdzie stare pojazdy poddawane są renowacji. Można było także spróbować swoich sił na symulatorze jazdy tramwajem, a także zobaczyć wystawę dotyczącą historii MPK. Okazuje się, że jest to nie lada gratka. Tutaj zresztą za chwilę będzie przejeżdżał tramwaj prowadzony własnoręcznie przez pasażera. Nie trzeba mieć prawdziwego prawa jazdy na tramwaj. Wystarczy przyjść tego dnia do nas do zajezdni. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów można poprowadzić taki prawdziwy tramwaj. I to rzeczywiście cieszy się największą popularnością. Pasażerowie naszego tramwaju Nusi są bardzo zadowoleni. Każdy pasażer wysiadając dziękuje nam za przejażdżkę. Starsi pasażerowie z nostalgią przypominają sobie czasy młodości, kiedy takimi tramwajami dojeżdżali do szkoły. A dzieci są bardzo zadowolone, bo zawsze jest taki tramwaj czymś dla nich atrakcyjnym, ponieważ no, Skody czy Protramy jeżdżą codziennie po mieście. Natomiast Enusia ma jeszcze jedną zaletę, nie ma kabiny motorniczego, co poprawia kontakt motorniczego z pasażerem. Fajnie jest, miła atmosfera, dużo można zwiedzić, zobaczyć stare tramwaje jak ten, który pamiętam, jako jeszcze łepek byłem, to jeździła na linii piątki. Dzień otwarty w MPK wpisuje się także w akcję Tygodnia Zrównoważonego Transportu we Wrocławiu, który potrwa jeszcze do 22 września. A praca, no jak praca, no ciężka jest, bo to wypadki, zatrzymania różne związane, po prostu wszystko związane z komunikacją miejską. No zgłaszamy swojemu przełożonemu, co jest, czy osoby ranne, czy coś, w zależności od zdarzenia. Na naszej zajezdni ślężnej mieliśmy do dyspozycji tramwaje typu 105 NA, NWR. Skok to jest bardzo duży, to jest syrenka, powiedzmy Mercedes, także to jest inna klasa. Chociażby pulpit sterowniczy tramwaju jest ograniczony tylko do potrzebnych przełączników. Reszta jest wszystko w systemie komputerowym. Dzień otwarty MPK Wrocław to również gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, pokazy pojazdów specjalistycznych, w tym nowego dźwigu ratunkowego MPK i wielu, wielu innych atrakcji.